lutego 2019 roku odbył się turniej Mistrzostw Powiatu w piłce ręcznej chłopców gimnazjum i szkoły podstawowej klas 7 i 8. Wzięło w tym konkursie 6 drużyn. Były to drużyny z Kmiecina, ze szkoły podstawowej nr 1, z szkoły podstawowej nr 2 z Nowego Dworu, z gimnazjum sportowego z Nowego Dworu, z Marzęcina i ze Sztutowa. Trzecie miejsce zajęła drużyna ze Sztutowa, drugie miejsce zajęła drużyna z SP1 i pierwsze miejsce zajęło gimnazjum sportowe z Nowego Dworu. A turniej odbył się w sportowej atmosferze, odbyło się aż 8 spotkań, mecze były bardzo zawzięte. Może świadczyć o tym, że jedna i druga grupa, pierwsze miejsce z pierwszej i z drugiej grupy zostało rozstrzygnięte różnicą bramek. Nie było żadnego niesportowego zachowania, była twarda męska gra. No, turniej uważam za bardzo udany. Mistrzostwa powiatu odbywają się raz do roku. Drużyna, która zajmuje pierwsze miejsce, reprezentuje powiat nowodworski w dalszym etapie rozgrywek. Najczęściej jest to Kwidzyn. To są półfinały wojewódzkie. Po zaciętych pojedynkach niestety musimy ogłosić wyniki następujące. Nie niestety, bo zawsze ktoś jest przegranym. I bardzo gościnną szkołą okazuje się szkoła w Sztutowie, bo nie wygrała tego turnieju, a zajęła zaszczytne 3. miejsce. Prosimy. Przyjak tych, którzy zdobyli drugie miejsce, a jest to drużyna, która przyjechała z Nowego Dworu Gdańskiego i są to uczniowie szkoły podstawowej numer 1. Zapraszamy do medale wręcza pani dyrektor szkoły podstawowej w Sztutowie, pani ponownie asystuje profesor Sebastiana Tygowska. Gimnazjum Sportowe z Nowego Dworu Gdańskiego. Prosimy trenera i chłopców o realizację. Życzymy im powodzenia.